Nazywam się Darek, mam 14,5 lat. Cześć, mam na imię Monika, mam 15 lat. W tym filmie chciałabym pokazać, jaka naprawdę jestem. Jak będę miał też dużo kasy, to mogę sobie super dom wybudować. Różnie to może być, nawet z tym, z kortem tenisowym, placem do koszykówki. Różnie to może być. Muzyka jest dla mnie wszystkim, to dzięki niej mogę pokazać, jaka jestem, okazywać swoje emocje. No i przede wszystkim pokazać siebie z jak najlepszej strony. Sława? Im więcej ludzi będzie mnie rozpoznawało, tym większą będę miał rzeszę fanów. Rozpoczęcie kariery w tak młodym wieku to total odlot. On wrzucał tylko swoje filmiki na YouTube. W ogóle nie z chęcią, żeby zostać gwiazdą, tylko po prostu, żeby jego babcia i dalsza rodzina to zobaczyła, ale raz się potoczył inaczej, że ludzie z wytwórni go zauważyli. No i on stwierdził, że to będzie fajna zabawa. Dlaczego miał na przykład nie brać w tym udziału? To wstaje tak gdzieś mniej więcej około około 8. Potem biorę i ten, i się jak najszybciej ubieram. Ponieważ jego śledzi 9,5 miliona, a on śledzi tylko i wyłącznie 100 tysięcy. Więc jest to dla mnie dość duże wyróżnienie. I ja to się wydarzyło. Pamiętam datę 22 września 2010 roku. Dostałam maila: Justin Bieber follow me and Twitter. I to był totalny szok. Potem z mamą jadę 510 z przesiadką i na dworcu centralnym jadę 525. Jest osobą z pasją, który kocha to, co robi. Jest prawdziwe, naturalne. Znajdujemy się w Międzylesiu. Na dzielnicy takiej obskurnej. Moje marzenia się spełniają i zawsze, gdy ktoś mi mówi, że marzenia się nie spełniają, ja mu odpowiadam: nigdy nie mów nigdy. Podejrzenie. Guza brodawkowa też. Ja po raz pierwszy miałem rak. A dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, co za niespodzianka. Przyszedłem, żeby przeczytać panu list, który napisałem wczoraj. Szanowny panie doktorze, dzięki panu nie mam już problemu z moim gardłem, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spełni pan swoje marzenie, ratując innym życie, dokładnie tak jak uratował mi pan moje. Chciałbym również powiedzieć, że marzę o tym, aby pan czerpał przyjemności ze swojej pracy. Z poważaniem, Dariusz Dryzdowski. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo miły list. Dziękuję bardzo. A jak się czujesz? Czuję się dobrze teraz. Wszystko w porządku? Mhm, nic tak. Się nie dzieje? Nic. Widzę, słyszę głos dźwięczny, wszystko dobrze. A jak jest z leczeniem w Instytucie Onkologii? W Instytucie Onkologii jest póki co dobrze. Z wyjątkiem tego, że maska strasznie i nie ciśnie. Wzięło się, przyplątało nagle i nie chciało sobie pójść. Ale ta choroba to ma do siebie, prawda? Nic. Może moje drugie marzenie, żeby był tym dyrektorem NFZ-u, się spełni. Moim największym marzeniem jest poznać Biebera osobiście i być dziewczyną z Wolny Sony Girl. Byłabym wtedy najszczęśliwszą osobą na świecie, gdyby mi się to udało. I mam nadzieję, że się uda w najbliższym czasie, gdy odwiedzi Polskę w swojej trasie koncertowej. A teraz wam pokażę, o co mi chodzi.